Witajcie! Wraca temat różnych zniszczeń opon. Sporo mam dzisiaj do opowiedzenia, zatem bez zbędnej zwłoki zapraszam na C+E. Jedziemy z tematem! W tę oponę wbił się jakiś ostry, podłużny przedmiot ustawiony na sztorc. W tym przypadku jest to długa śruba lub szpilka koła. Jeśli macie do czynienia z takim uszkodzeniem, musicie się śpieszyć, bo powietrze zejdzie Wam natychmiast. Trzeba zjechać i zmienić koło. Jeśli tego nie zrobicie, to jazda na totalnym flaku może Wam na przykład zwalcować felgę. A tego byśmy nie chcieli. Takie uszkodzenia zdarzają się dość rzadko. A co ciekawe, najczęściej występują na tylnej osi. Dlaczego? Bo taki niebezpieczny przedmiot leży najczęściej na płasko. I przejeżdżając po nim przednią osią, stawiamy go na sztorc. A koła osi tylnej albo koła naczepy po prostu na niego najeżdżają. Filozofii nie ma. Trzeba jak najszybciej zmienić koło i po temacie. Drugi rodzaj zniszczenia opony zdarza się dość rzadko. Jest wynikiem awarii układu hamulcowego. Przykładowo, jeśli na naczepie nagle zablokują nam się koła, a my tego w porę nie zauważymy, to przeciągniemy je trochę po asfalcie. Tak wyglądają efekty takiego przeciągnięcia. Czasem może zdarzyć się tak, że hamulce nie zablokują się całkowicie, tylko zablokowanie następuje cyklicznie. Wtedy opona ma przetarcia dookoła swojej powierzchni, a czasem może zrobić się niemal kwadratowa. W razie awarii hamulców, wiadomo, dalsza jazda nie jest możliwa, o ile usterka nie zostanie naprawiona. A koło z oponą startą na płasko powinniśmy wymienić. Z kolei taka awaria najczęściej jest wynikiem nieuwagi kierowcy. W większości przypadków dyskwalifikuje ona oponę z dalszej jazdy i w ogóle z użycia, bo bok opony jest jej najsłabszym fragmentem. Czasami zdarza się, że kierowca musi awaryjnie i nagle zjechać z drogi, żeby uniknąć jakiejś przeszkody. Wiecie, są różne sytuacje. No i przyciska taką oponę do jakiegoś wysokiego krawężnika. Wtedy opona kończy tak jak ta tutaj. Bo wiecie, jak na naczepie jest ponad 20 ton, to najechanie bokiem na krawężnik nie może skończyć się dobrze. Czasem zdarza się nawet, że tego typu uszkodzeniom towarzyszy wygięcie felgi. Oczywiście tutaj koło wymaga wymiany. I jeszcze jeden ciekawy przypadek związany z najechaniem na krawężnik. Ta opona wygląda, jakby wszystko było z nią ok, ale nie jest. Uszkodzenie widać od środka. O tutaj. To jest najechanie. Takie coś grozi nawet wystrzałem, bo naruszona została stalowa konstrukcja opony. Wybrzuszenia pojawiają się głównie na skutek uderzeń w oponę, kiedy jej wewnętrzna struktura się rozwarstwia. Ale zdarzają się też wady fabryczne. Kiedy postanowimy wymienić koło z taką oponą, to nie róbmy tego od razu po zatrzymaniu, kiedy jest gorąca. Lepiej trochę odczekać, aż ostygnie i przyjrzeć się, czy wybrzuszenie się nie powiększa. Wtedy można spuścić trochę powietrza i po prostu je wymienić. Jak koło mamy już zdjęte, to powietrze można spuścić całkowicie, tak na wszelki wypadek. To uszkodzenie jest właściwe dla pory zimowej i w zasadzie występuje dość często, ale przeważnie nie jest niebezpieczne. Efektem buksowania jest naruszona wierzchnia warstwy abieżnika, co głównie zmniejsza estetykę opony, ale nie obniża znacząco jej właściwości jezdnych. No chyba, że tych uszkodzeń jest dużo, albo są bardzo głębokie. Jeśli to wygląda tak jak tutaj, nie możemy jechać dalej. Na koniec kilka luźnych spostrzeżeń o tym, jak unikać problemów z oponami. Przede wszystkim, jeśli mamy załadowany pojazd, to występują bardzo duże przeciążenia, więc manewrowanie takim zestawem w miejscu może łatwo zjechać opony. Jeśli wyłamiemy się w cyrkiel podczas zawracania na raz, i kręcimy tylną osią naczepy w miejscu, no to z oponami dzieją się cuda. Te osie aż trzeszczą, a słyszałem nawet o sytuacji, że potrafiło zedrzeć oponę z felgi. Lepiej unikać takich praktyk, no i oczywiście, jeśli jest taka możliwość, zawrócić na 2 albo nawet na 3. To samo z kręceniem kierownicą przy zatrzymanym ciągniku. Wspomaganie sprawia, że nie czujemy nic, a siłowniki i opony przeżywają horror. Oponom nie służy również ostre hamowanie i ruszanie z kopyta z buksowaniem. No i oczywiście uderzenia boczne. Unikając takich praktyk, minimalizujemy konieczność wymiany koła w trasie. Tyle na dziś. Jeśli Wam się podobało, zalajkujcie albo dajcie suba.
Ja życzę szerokości C plus E. Do zobaczenia.